Niech pani mi da nogi tutaj do mnie. I co? Czyli tak jak widzimy, to jest lewa noga jest jakby tak jak pani powiedziała, nie? Czyli lewa noga jest jakby o pół centymetra, ona jest dłuższa tak jakby, nie? Czyli pani odczuwa to, że ta noga jest lewa. Tak jak pani powiedziała, lewa. Ale trzymasz kostki. Tutaj mamy kostki, no. Tutaj mamy kostki, nie? Tutaj. Ale weź, zrób tylko kamerą tak od góry. Tak tutaj, tak jak mam głowę. Weź, zrób od góry, żeby było widać, że jest te pół centymetra, prawda? Tak. Czyli tu jest kostka, jest te pół centymetra, ok? Czyli co, ja się teraz pomodlę? Super. Ojcze, ja ci dziękuję teraz! W imieniu Jezusa, karabaszetrej. W tej chwili, w imieniu Jezusa. W tej chwili, proszę się rozluźnić. W imieniu Jezusa, w tej chwili, dzięki Ci Jezus. Ojcze, ja się modlę teraz, oj, odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Ja przeklinam ducha śmierci nad tą panią w tej chwili, w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja mówię do miednicy, ruszaj się teraz, w imieniu Jezusa Chrystusa. Tato, ja Ci dziękuję, dziękuję Ci za jej zdrowie, dziękuję Ci za jej zdrowie. Niech pani sobie popatrzy na moje ręce teraz. Jest to równe już. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Tato, dziękuję Ci. Tato, dziękuję Ci. Mamy tutaj kostki. Niech Pani sobie zobaczy. Halleluja. Dzięki Ci, Jezus. Nie nagrywaj całej postaci. Niech Pani wstanie. Dobrze, niech Pani stoi. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ja modlę się teraz o kręgosłup. Niech Pani się rozluźni normalnie. W tej chwili ja rozkazuję pełne uzdrowienie tego kręgosłupa, odcinku lędźwiowego. Teraz. Odcinku górnego kręgosłupa w tej chwili. Siła! Zgrzytało, a teraz już nie zgrzyta, tak? Nie. Bo tutaj pani ten ściągła sobie. Tutaj kołnierz. Okej, czyli już widzimy od razu, że już nie zgrzyta albo mniej zgrzyta, czy nie zgrzyta? Nie zgrzyta. Nie zgrzyta. Czyli już widzimy, że nie zgrzyta. Super. Ja zobaczę, bo przecież ja nie mogłam wstać z krzesła rano. To przecież to wiesz co, to szłam tak do tego, a teraz ciekawe jakbym daleko mogła lecieć. No i właśnie, to trzeba wszystko posprawdzać, czyli tych bólów nie ma, tak? Nie. Super. No to wie pani co, jak pani będzie sobie sama szła na spacer, niech pani powie Jezusowi, że jestem cała twoja. Dobrze? Bo Słowo Boże mówi, kto wyzna Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, na pewno pójdzie do Niego.